W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2016 roku branża leasingowa sfinansowała inwestycje firm o wartości przeszło 28 miliardów złotych. Jest to wzrost o ponad 18% i on pokazuje, że inwestycje firm mikro i małych są w Polsce na dobrym poziomie. Wzrost wynikał głównie z bardzo dobrego wyniku w finansowaniu samym leasingiem, wzrost o 24%. Natomiast mieliśmy spadek 14-procentowy w obszarze finansowania pożyczki, co wynika z tego, że właśnie skończyła się perspektywa 2007-2013 z funduszami unijnymi, a na kolejną musimy jeszcze poczekać. Spodziewam się, że drugie półrocze przyniesie kontynuację tych trendów na rynku leasingu, który widzieliśmy w pierwszym półroczu. Po pierwsze, wynika to z tego, że wyniki branży leasingowej są mocno skorelowane z tymi trendami, które są w gospodarce, one są generalnie pozytywne. Po drugie, patrząc już na główne kategorie środków trwałych, które branża leasingowa finansuje, widzimy, że po pierwsze, dalej utrzymają się wzrosty pojazdów lekkich, bo rosną rejestracje nowych aut osobowych i dostawczych na firmy i to się utrzyma. Po drugie, będzie rosło finansowanie transportu ciężkiego, głównie dlatego, że korzystamy na rosnącym eksporcie do strefy euro, ale również w firmach trwa wymiana starego sprzętu na nowy z normą Euro 6 i po trzecie firmy nadal będą leasingowały maszyny, dlatego że wykorzystanie zdolności produkcyjnych w polskich firmach jest obecnie na bardzo wysokim poziomie. Firmy, aby zrealizować nowe zamówienia produkcyjne, muszą inwestować w nowy sprzęt.